Kilka dni temu dostaliśmy oficjalny trailer do czwartego chapteru Poppy Playtime, a jakiś czas wcześniej otrzymaliśmy jeszcze teaser trailer. I te oba materiały przedstawiają naprawdę mega interesujące rzeczy względem nadchodzącego czwartego chapteru gry oraz pokazują dwie zupełnie nowe postacie antagonistów, które spotkamy właśnie w chapterze numer 4. W dzisiejszym materiale zabieram się za analizę wszystkich nowych informacji, których dowiedzieliśmy się na temat właśnie chapteru czwartego. Zatem przed wami naprawdę mega interesujący materiał. Siemano wszystkim, z Romondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym rzucamy okiem na chapter czwarty Poppy Playtime i wszelkie jego zapowiedzi. Nie zacznijmy, podnieście się do mojego Instagrama, linka macie w opisie tego filmu, zostawcie suma na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi. A tymczasem, moi drodzy, może lepiej nie przedłużajmy i ciśnijmy od pierwszego teasera czwartego chapteru Poppy Playtime. Zatem zacznijmy od tego, że miesiąc temu otrzymaliśmy pierwszy teaser chapteru czwartego Poppy Playtime. Jakiś czas wcześniej miejsce miało jeszcze pewne dość typowe dla tej serii ARG, które głównie działo się chyba na Twitterze oraz na Discordzie, X-ie i Discordzie. Ale szczerze, jakoś nie wzbudziło to za bardzo mojego zainteresowania, aż do wyjścia pierwszego teaser trailera, o którym już wspomniałem. I teaser ten zasadniczo zbyt wiele nie pokazuje, poza Dog Dayem, który wchodzi do pewnego pomieszczenia. W którym to znajduje się masa innych, dosłownie zmasakrowanych zabawek. W końcu okazuje się, że są ich tam całe stosy ciał zabawek. Wszędzie jest pełno krwi i tak dalej, no dosłownie wielkie cmentarzysko. W środku którego jednak znajduje się jedna żywa zabawka i jest nią owca. Czarna owca, która zresztą chwilę wcześniej zaatakowała Dog Daya i zabiła go czy coś. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że owca ta będzie głównym złym czwartego chapteru Poppy Playtime, tak samo jak wcześniej Catnap, Mami Long Legs czy Hagiwagi. Tak jak wspomniałem, teaser ten poza tym nie mówi nam zbyt wiele, poza tym, że chapter 4 wyjdzie w styczniu przyszłego roku, co jest dość zaskakujące. Całkiem szybko to poszło, niespełna rok po wydaniu trzeciego chaptera, więc jak dla mnie klasa, tylko żeby był dobry. Natomiast 4 dni temu otrzymaliśmy już pełnoprawny trailer czwartego chaptera o nazwie Yarnaby, co jest imieniem konkretnej postaci. Dodatkowo w opisie znajduje się informacja o eksperymencie 1166. Zwiastun rozpoczyna się w windzie, w której również zakończył się chapter numer 3. Bohater zjeżdża na dół, lecz nie wiadomo jeszcze gdzie. W tle słychać krzyki, najpewniej krzyki Poppy, która jak wiemy jest mocno zszokowana tym, co miało miejsce pod koniec trzeciego chaptera, kiedy Kissimmee została zaatakowana przez coś, najpewniej przez eksperyment 1006. Bohater następnie zjeżdża na dół do nowej, niewidzianej nigdy wcześniej lokacji, która przypomina swego rodzaju magazyn. W sensie mamy tutaj różne skrzynie oraz wózki widłowe. I widzimy również, że ktoś lub coś dokładnie obserwuje go z góry, a następnie dowiadujemy się, że bohater znajduje się w miejscu znanym jako Caves, czytaj jaskinie w sektorze 1C. I to jest zresztą całkiem interesujący moment, ponieważ tutaj widzimy naszego bohatera nie z pierwszej, a z trzeciej osoby, co w sumie na przestrzeni trzech ostatnich rozdziałów w ogóle nie miało miejsca. Dalej bohater, który dalej jest obserwowany przez coś, o czym jeszcze nie wiemy, dostaje się na tajemnicze cmentarzysko, które widzieliśmy na poprzednim teaserze. Jak się okazuje, jest ono faktycznie gigantyczne i jest tam jeszcze więcej ciał martwych zabawek niż widzieliśmy wcześniej. No i w tym momencie dosłownie na moment widzimy jakąś zabawkę, która jednak szybko zostaje zabita przez coś bądź przez kogoś i wraca chwilę później. Idąc dalej, bohater przechodzi do pomieszczenia, które wydaje się być swego rodzaju biurem, ewentualnie pomieszczeniem dla ochroniarza, ponieważ jest tutaj bardzo wiele monitorów, z których to najpewniej można widzieć podgląd z kamer. Na fotelu, który znajduje się w tym miejscu, znajduje się monitor, na którym przez chwilę widać czyjeś oko i na pewno ma ono jakieś znaczenie i pewnie nawiązuje do jakiejś ważnej postaci z tego uniwersum. Natomiast na monitorze leży spasakrowane ciało jakiejś zabawki, z którego leje się bardzo dużo krwi. No i niestety ta zabawka, która leży tutaj na tym monitorze, to jest ta sama, którą widzieliśmy chwilę wcześniej, która została zabita. RIP, zostawcie mu znicz w komentarzach na dole, ja też go zostawię.
Następnie oko zaczyna świecić się na czerwono, a tuż za bohaterem pojawia się Yharnabi, czyli postać zabawki, którą zasadniczo nie wiem do jakiej postaci mógłbym przyrównać, aczkolwiek najbardziej kojarzy mi się z tymi zabawkami typu gąsienica właśnie. Ma żółtą twarz, uśmiech, wystające, słodziutkie zabawkowe zęby oraz wokół głowy ma tęczową, kolorową grzywę. Chwilę później okazuje się, że to wcale nie jest aż tak bardzo pozytywna postać. I w tym właśnie momencie teaser ten dobiega końca. Warto w tym miejscu również rzucić okiem na stronę gry na Steamie, która pojawiła się już jakiś czas temu i przedstawia kilka interesujących rzeczy. Przede wszystkim ponownie postać owcy, której imienia jeszcze nie znamy, oraz postać Yharnabiego są dość mocno tutaj podkreślone. Już w tym momencie widzimy, że będą oni odgrywać całkiem istotną i ważną rolę w samej grze. Podejrzewam, że owca może być tutaj trochę bardziej kluczowa, niemniej może Yharnabi, nie wiem. Już w chapterze trzecim mierzyliśmy się z kilkoma dość kluczowymi postaciami jednocześnie, w związku z czym w czwartym zdecydowanie również będzie tego więcej. Pytanie tylko, kto będzie tutaj tym głównym złym i postacią przewodnią przez cały rozdział. Otrzymaliśmy również 3 screeny z gry. Pierwszy przedstawia to pomieszczenie, które widzieliśmy na ostatnim trailerze. To właśnie przedstawiające albo pomieszczenie ochroniarza, albo jakieś biuro, albo nie wiem, recepcję. Drugi screen przedstawia w sobie nie wiadomo co, jakieś pomieszczenie z odpadami, śmieciami, po prostu. Trzecie pomieszczenie przedstawia jakieś kanały. Czwarty jest naprawdę interesujący, ponieważ to co tutaj widzimy to konkretne cele, w których przetrzymywane są zabawki i nie wiem jeszcze w jaki sposób ugryzą to w ostatecznej wersji gry i jak zostanie nam to pokazane, ale sam fakt, że tutaj jest więzienie, w którym zdecydowanie nie działy się dobre rzeczy i dodatkowo mamy tutaj całe cmentarzysko zabawek, które zostały tam wyrzucone. Naprawdę uważam, że ten czwarty rozdział będzie mroczniejszy od całej reszty i już absolutnie wszystko na to wskazuje. Piąty screen nie jest zbyt interesujący, po prostu jaskinia, przez którą będziemy skakać, a szósty i siódmy przedstawia tylko i wyłącznie te dwie nowe postacie, Yharnabiego i Owsa. Niemniej to wszystko to były naprawdę podstawowe informacje, więc wejdźmy w to trochę głębiej za pośrednictwem informacji, które dało nam ARG, które od jakiegoś czasu ma miejsce właśnie wokół Poppy Playtime i to właśnie stamtąd dowiadujemy się całkiem interesujących rzeczy odnośnie Yharnabiego i odnośnie tego, kim był, czym był i jak stał się tym, czym jest aktualnie. Początkowo była to osoba, sierota imieniem Queen Navidson, która najpierw trafiła do Playker, niemniej następnie została zabrana przez naukowców Playtime Co. i przemieniona w Yharnabiego wskutek eksperymentu. Jak to było z większością sierot trafiających do Playker? Oczywiście wskutek inicjatywy Bigger Buddies. Owy proces przemiany Queen w Yharnabiego był dość długi, bardziej skupiał się na tym, aby Playtime Co. mogło jak najbardziej w każdym stopniu kontrolować tę postać. Był to bardzo długi proces, wskutek którego powstał właśnie Yharnabi, kolorowa, miła postać. Jednakże oczywiście, jeżeli poznacie ją bliżej, okazuje się, że jest trochę brutalniej niż mogło wam się wydawać. Yharnabi powstawał pod bacznym nadzorem doktora imieniem Harley Sawyer, a Yharnabi został zaprojektowany w taki sposób, aby słuchać samego Sawyera i być mu w 100% posłusznym. A Sawyer stał się tak naprawdę najważniejszą rzeczą dla Yharnabiego. Yharnabi mógł słuchać tylko jego, aczkolwiek wszystko zmieniło się w momencie, kiedy Sawyer został usunięty z Playtime Co., a cała reszta personelu nie była w stanie zapanować nad Yharnabim, który po prostu się nie słuchał. Ostatecznie Yharnabi został przeniesiony pod nadzór kogoś innego. Takiej informacji, do kogo trafił, nie dostajemy. Aczkolwiek jak widać po zamieszczonym obrazku w zwiastunie, chyba nie do końca wszystko poszło zgodnie z planem. I propos ciekawszych rzeczy wokół chapteru numer 4, to by było na tyle. Czwarty chapter na pewno zapowiada się całkiem interesująco. Miejmy nadzieję, że będzie dobry. Sam w ogóle pomysł osadzenia akcji w cmentarzysku zabawek, o ile to będzie jakiś mocniejszy trop na przestrzeni historii, jest przerażający. Miejmy nadzieję, że naprawdę fajnie to rozwiną i że to będzie naprawdę jeszcze mroczniejszy chapter względem tego trzeciego, który był mroczny, aczkolwiek no czegoś mu nadal brakowało, chociaż naprawdę był spoko. Jeżeli przy okazji czwartego pójdą w taki 100% horror, a na to się zanosi, to uważam, że może być naprawdę super. No i moi drodzy, w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle. Napiszcie mi w komentarzach na dole, jakie jest wasze zdanie w kwestii chapteru czwartego Poppy Playtime. My co do chapteru czwartego usłyszymy się oczywiście w styczniu. Na kanale miejsce będzie miał streamek w sumie jak od dłuższego czasu z ogrywania tej gry, przejdziemy sobie ją w pełni, a następnie będzie wyjaśnienie fabuły i tak dalej, wszystkim się zajmiemy jak tylko gra wyjdzie, miejmy nadzieję, że tym razem jej nie przesuną, ponieważ chapter trzeci został trochę pchnięty w czasie chyba z grudnia na styczeń albo na luty, chyba na początek lutego, jeżeli się nie mylę. No i moi drodzy, bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu, my słyszymy się wkrótce, trzymajcie się, bądźcie na kanale w przyszłym tygodniu, ponieważ wtedy pojawi się, uwaga, wyjaśnienie całego Gemini Home Entertainment, film trwający 2,5 godziny, tak, musicie tam być, musicie go obejrzeć, będzie naprawdę mocarny. Tak więc moi drodzy, słyszymy się, albo widzimy się właśnie na premierze tego filmu w przyszłym tygodniu.